Moja choroba, czyli POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc, wzięła się z palenia papierosów. Paliłam bardzo dużo papierosów, nawet się nie zastanawiając nad tym. Człowiek pracował, chodził, robił i palił. Pani Hania choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc od wielu lat. Ponad 3 lata temu trafiła do nas do szpitala w stanie ciężkim. Wymagała leczenia w trybie ostrym z zastosowaniem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, takiej jaką w tej chwili widzimy, czyli leczenie respiratorem prowadzone w sposób nieinwazyjny za pomocą maski zakładanej na usta i nos, połączoną obwodem oddechowym z respiratorem i jednocześnie z tlenem. U pani Hanny stosowanie respiratora wynika głównie z progresji choroby, zaawansowania choroby, czyli choroby, która na tym etapie wymaga leczenia respiratorem w sposób nieinwazyjny z tlenoterapią. Jeżeli jest zaostrzenie, to człowiek walczy o każdy oddech. No i nie zawsze to wychodzi. I musi właśnie takim sprzętem się posługiwać. U pani Hani te zaostrzenia występowały przed naszym leczeniem 4-5 razy w roku. To klasyfikowało panią z objawami choroby, z dusznością, zmniejszoną tolerancją wysiłku, częstymi zaostrzeniami do kategorii pacjentów ciężkiej choroby. A co robiliście zmianę? Po prostu przedstawiamy. Dziękuję. Paliłam bardzo dużo papierosów, nawet się nie zastanawiając nad tym. Człowiek pracował, chodził, robił i palił. Ale gdybym wiedziała, że takie coś mnie spotka, to w życiu bym papierosa do ust nie wzięła. I jeszcze jest co, że jak ja zachorowałam, to jeszcze paliłam. Jeszcze chodziłam, jeszcze byłam na tyle sprawna, że tam sobie mogłam zrobić w domu wszystko. Zaostrzenia są podobnie jak kontynuacja palenia papierosów w czasie choroby. Palenie papierosów przyspiesza postęp choroby. I podobnie zaostrzenia, zwłaszcza że one są częste, też przyspieszają postęp choroby. Każde zaostrzenie zwykle kojarzy się z jakimś takim nagłym, dodatkowym spadkiem objętości płuc. Ciężkie zaostrzenie POHP jest gorszym rokowniczo wydarzeniem dla pacjenta niż przybycie zawału mięśnia sercowego. Takie leczenie w trybie ostrym pozwala nam opanować szybciej hiperkapniczną niewydolność oddychania, czyli niewydolność oddychania całkowitą, która charakteryzuje się wzrostem dwutlenku węgla i także obniżonym poziomem tlenu. Ale kiedy pani wyrównuje się i stan jest stabilny, pani nie wymaga tak długiego czasu wentylacji, ma w terapii odpoczynkowej stosowaną tlenoterapię bierną, oddycha tlenem minimum 16-17 godzin na dobę, a w nocy i 4 godziny w ciągu dnia oddycha dodatkowo respiratorem połączonym z źródłem tlenu. Jeżeli zmniejszymy liczby zaostrzeń, to coraz mniej pacjentów będzie trafiało do szpitala. I podstawą tego i taką moją jak gdyby przesłaniem jest stworzenie nowej funkcji edukatora w pulmonologii, który będzie wspomagał pacjentów we właściwym przyjmowaniu leku. No artysta, ale co, jak tutaj nie ma, a no. Artysta. Dzisiaj od 2 tygodni jestem w domu. Jak widać, jestem w o wiele lepszym stanie, funkcjonuję jako tako. Nawet sobie do kuchni idę bez tlenu, bez niczego. W szpitalu to była masakra, ciągle pod maseczką. Musiałam leżeć pod respiratorem, znaczy się. A w tej chwili no naprawdę jestem, no zresztą widać, siedzę sobie przy stole normalnie, przedtem leżałam tylko w łóżku. Przyjeżdża pani doktor co 2 tygodnie, już była 2 razy po szpitalu. Przyjeżdża pani pielęgniarka, przyjeżdża pani rehabilitantka, także jest, naprawdę mam dobrą opiekę. Tutaj pasuje. W tej chorobie można się uchronić od
zaostrzenia w taki sposób, żeby no, po prostu uważać na siebie, nie zbliżać się do jakichś tam osób, nie mieć kontaktu z osobami, które są przeziębione i brać leki oczywiście o ustalonych godzinach, tak jak się należy. No i respirator, bardzo ważny jest respirator, to jest po prostu lekarstwo. To jest największe lekarstwo z tych wszystkich leków, które ja biorę. A ja już mam naprawdę bardzo mało wydolne płuca i on mi pomaga, bo po prostu jak ja bym go nie ubrana, noc, ja bym całą noc nie spała. Bo by mi się źle po prostu słabo oddychało. Moim marzeniem to jest to, żebym dobrze mogła oddychać. Dobry oddech, większą pojemność płuc bym chciała mieć i żeby nie było tych zaostrzeń po prostu.